Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz do nich z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia. Rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Szanowni jubilaci i świętujący 55-lecie małżeństwa i 25-lecie małżeństwa, drodzy parafianie, moi drodzy, można powiedzieć, że można dzisiejsze Słowo Boże czytać w kluczu dwóch słów: grzech człowieka i pokój Chrystusa. Grzech, który neguje obecność Boga, i pokój, który tę obecność przywraca. I rzeczywiście wydaje się, że chociaż te słowa, które słyszeliśmy, były napisane prawie 2000 lat temu, to wciąż mają one swoją wartość, swoje znaczenie. Patrzcie, jak bardzo mocno słowa Piotra do zgromadzonego ludu: zaparliście się świętego, wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy, zabiliście dawcę życia. Rzeczywiście, patrząc na świat, w którym żyjemy, wydaje się, że coraz bardziej ten świat, zwłaszcza nam bliższa Europa, w której żyjemy, coraz bardziej spełnia te słowa: zaparliście się Boga, zabiliście dawcę życia. Można powiedzieć, że na naszych oczach realizuje się dalsza część marksistowskiej rewolucji, która idzie jak wał właśnie przez naszą Europę, przez naszą ojczyznę również. Zabiliście Boga. Trzeba człowiekowi odebrać Boga, bo wtedy tego człowieka da się tresować jak zwierzę. Dlaczego uderzono tak mocno w Kościół? Dlaczego tak mocno uderzono w praktyki religijne? Zabierz człowiekowi Boga, uczynisz z niego zwierzę. O co chodzi zwierzęciu? Zwierzęciu chodzi o to, żeby przeżyć. To jest najbardziej biologiczne, najbardziej fizyczne, najbardziej cielesne. Żeby przeżyć. I rzeczywiście jesteśmy świadkami tego, żeby przeżyć. Nieważne jak żyć, aby przeżyć. Komunia online. Msza święta online.
i głosy, że kiedy idziesz do kościoła, to wykraczasz przeciwko piątemu przykazaniu. Po co komu kościół online? Po co komu komunia online? Miałem telefon od ucznia, czy jest już spowiedź online? Online to można dokonać płatności za usługi. Zabiliście Boga, zabija się Boga. Bo wtedy zwierzęciem się dobrze steruje. Dziwnym trafem bracia Żydzi w brytyjskiej części Kanady powiedzieli, że oni nie są w stanie uczestniczyć w nabożeństwach swoich online. I dziwnym trafem tam synagogi nie były zamknięte. Kościoły katolickie jak najbardziej. Tylko tu szerzy się wirus. Te wszystkie donoszenia, szczucia ludzi na siebie. Te wszystkie trudno do pojęcia obostrzenia. Skoro 1,5 metra dystansu, to skąd się bierze jedna osoba na 20 metrów? A wcześniej 5 osób, wcześniej 50? Przecież sami jesteście świadkami tego, że jest to nierozumne. Skoro tu jesteście. Chyba jeszcze to lewactwo tak mocno nie pójdzie, bo jeszcze ten wschód coś wierzy. Na lotniskach pilnują 1,5 metra, by później w samolocie siedzieć obok siebie. Na siłownię nie można chodzić, bo są za nisko sufity. Cmentarze na Wszystkich Świętych trzeba było zamknąć, bo są niezadaszone. To są wszystko wypowiedzi publiczne. Zabiliście Boga. Zabiliście Boga. Wielu do dzisiaj siedzi jak ci apostołowie w domach, pozamykani. I myślę, że to jest życie. Tu nie chodzi o jakieś szafowanie życia. Tu nie chodzi o to, żeby życia nie traktować poważnie. Ale chodzi o to, że człowiek jest rozumny. Że człowiek ma myśleć, ma pytać. A jak pokazałem choćby ostatni program Warto Rozmawiać, polecam obejrzeć. Dożyliśmy czasów, że nawet w Polsce nie można stawiać pytań. Nie można podważać obowiązujących wersji, bo jest to myśl o zbrodnia. Wystarczy, że lekarz inaczej się wypowie niż trzeba. Wszczyna się wobec niego procedury dyscyplinarne. Jak się zabije Boga, to wtedy zwierzę musi żyć. Nieważne jak. Ale można by było powiedzieć, że rzeczywiście na to nie mamy wpływu. Robią to panowie w garniturach. Za nas podejmują wszelakie decyzje. Ale można powiedzieć, że jest jeszcze głębiej ten problem. Bo ten problem idzie bardziej do serca. Można w nieswojej świadomości porzucić Boga, tak jak mówi święty Piotr. Bo rzeczywiście człowiek może być zwiedziony, a tym, co nas zwodzi, jest grzech. Jest właśnie niewłaściwa hierarchia wartości, niewłaściwy wybór wartości. Grzech, który powoduje, że człowiek nie widzi w Bogu dawcy życia, nie widzi w Bogu tego, który jest jedynym sprawiedliwym. Dlatego Kościół tak bardzo mocno prosi o spowiedź wielkanocną, by w moim sercu, by w moim życiu, w mojej rodzinie nie dokonało się zabójstwo Boga. A jednocześnie, żeby w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej społeczności Bóg był Bogiem żywym. By nie dokonało się to, co dokonało się w życiu Judasza, który po fakcie zrozumiał, co uczynił, ale zwątpił w Boże miłosierdzie. Bo rzeczywiście ten świat, który nas wprowadza w grzech, ten świat, który nas zaprasza do grzechu,
który przedstawia jako korzystanie z życia. Ten świat, który może dać nam tylko grzech tak naprawdę, który wreszcie nas zamknie, to jednak ten świat odbiera nam nadzieję. Odbiera nam nadzieję. Już może kiedyś wspomniany młody mężczyzna spotkany gdzieś w sklepie. Jadę z młodzieżą na Jasnogórę, z maturalną młodzieżą. Pomodlę się za ciebie. Niech ksiądz się za mnie nie modli, już nie ma sensu. Dla mnie już nie ma ratunku. I łzy na policzkach u młodego mężczyzny. Dał pieniądze swojej dziewczynie, by ta dokonała aborcji, bo jeszcze nie byli gotowi na dziecko. Dla mnie już nie ma ratunku. Pewnie żeście już oglądali ten film, ja dopiero w tym tygodniu sobie obejrzałem, jak zostałem gangsterem, chyba taki tytuł. To nie jest biografia. W każdym razie ciekawa rzecz człowieka, który zostaje włączony w życie mafii, gdzie życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, liczy się kasa, luksus i rzeczywiście pławią się tym życiem. Młody chłopak, który zostaje wciągnięty właśnie w mafię, można powiedzieć uratowany, już uciekają. Uciekają z Polski, a w nim wciąż wyrzuty, że oni mi nie darują. Nie ucieknę, nie zmieni nic mojego życia. I scena zastrzelenia się. I słowa głównego bohatera tego filmu. Zabiłem w nim człowieka. Zabiłem w nim człowieka wtedy, kiedy po raz pierwszy go spotkałem i umożliwiłem mu wejście w mafię. Zabił w nim człowieka, zabił w nim wartość, zabił w nim Boga. Coś, co miało czynić go człowiekiem, a nie zwierzęciem żądnym zysku, luksusu, dobrobytu. Dlatego Chrystus, który zmartwychwstaje, prosi, byśmy wychodzili z tej pułapki grzechu, która może się kończyć tylko samobójstwem, może się kończyć tylko odebraniem sobie życia. Bo człowiek czasami rzeczywiście zapętlony już nie widzi sensu, nie widzi rozwiązania. I dlatego Chrystus przychodzi i mówi w swoim zmartwychwstaniu: ja mam moc odpuszczania grzechów. Bo rzeczywiście, kiedy człowiek popadnie w taką może, no nie depresję, ale w takie przekonanie, że wszystko stracone, że Boga straciłem, że Boga się wyparłem, że poszedłem za daleko, zabrnąłem za daleko, to może rzeczywiście stracić nadzieję. I patrząc na to, co się dzieje na naszych oczach, można stracić nadzieję. Czytając na ten temat, to wszystko analizując, można stracić nadzieję. I Jezus przychodzi i mówi: ja ci jestem w stanie dać pokój. Ja jestem w stanie przywrócić ci człowieczeństwo, przywrócić ci właśnie bycie w pełni sobą. Ale musi się dokonać to poprzez wyjście z grzechu. Macie być świadkami nawrócenia. Wszędzie w Jego imię będzie głoszone nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Zatem jest nadzieja. Jest nadzieja na powrót, na wyjście z tej matni szykowanej nam przez marksistów. Jest to powrót do Boga. Jest to wyjście z grzechu, porzucenie grzechu, wrócenie do siebie, wybrania tego, co Boże, tego, co święte, tego, co nienaruszalne i szacunku wobec tego. Ta Ewangelia dzisiejsza, tak jak każda msza, kończy się rozesłaniem, posłaniem. Wy jesteście tego świadkami. My, którzy doświadczamy Bożego miłosierdzia, my, którzy słyszymy w konfesjonale i ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. To my, którzy idziemy do naszych rodzin, do naszych społeczności, do naszych wspólnot, do naszych sąsiedztw, miejsc pracy, po to, by zanieść tam nadzieję i pokój. Po to, by zanieść tam
świadectwo tego, że można wyjść z grzechu, że można zło pokonać, że jest moc Boża, która jest jeszcze nad tym wszystkim, jest mocniejsza. Dlatego nie pozwólmy, by Chrystus nas umierał. Nie pozwólmy, by Chrystus został przez nas wyparty zaraz po tym, jak wyjdziemy z tego kościoła. Nie pozwólmy na to, żeby Chrystus wciąż pozostawał za kamieniem grobu, ale tym swoim życiem, swoją postawą, swoim powstawaniem z grzechu, pokonywaniem zła, wnoszeniem pokoju, Bożego pokoju, pokażmy, że jest nadzieja dla tego świata. Wy jesteście świadkami tego. Amen.